Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie od Tagle Tuesday. Miejmy nadzieję, że zagości to u mnie dosyć regularnie. Teraz sam bym tego sobie życzył. O 16 się zaczynają teraz te zawody, wcześniej było 17. No dobra, więc sobie powalczymy. Mamy wtorek, 21 marca. Na horyzoncie zobaczcie, że mamy bardzo silnych zawodników, mianowicie Magnusa Carlsena na pierwszym miejscu z rankingiem 399, Daniel Narodicki, no ale co jest ważne dla nas jest Polish Fighter 3000, czyli Jan Krzysztof Duda, więc mam nadzieję, że uda się na jakiegoś silnego zawodnika trafić, no trafić na Janka czy na Magnusa to by było coś wspaniałego. Ja szukam już siebie, oj, daleko, daleko. Nawet nie wiem, jaki mam ranking. Pewnie koło 2500, może 2600 jeszcze. O, nawet więcej. 2647 to nie tak źle. No ale biorąc pod uwagę, że dawno nie grałem, to nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądać. 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. 11 rund. 2 godziny gry. No, to całkiem fajnie. Mamy 325 graczy na ten moment. Pewnie się jeszcze trochę dopiszę. Za 3 minutki rozpoczynamy. Witam serdecznie wszystkich. Cześć wyindywidualizowany. Witam, 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 witam. No cóż, dawno się nie widzieliśmy. Pozdrawiam również serdecznie. Herbatka w dłoń, oczywiście. O cholera. Gorąca. A jaka ma być? Nawet Firuja zawitał. Szkoda, że ten zawodnik się w sumie nie pojawia na arenach międzynarodowych. Zawsze dobrze mieć takiego zawodnika, znaczy dobrze mieć w czołówce światowej takiego gracza, który trochę mieszał. Wycofał się nieco, nie wiem, psycha mu siadła, ciężko powiedzieć. Wiem, że się zajął jakąś tam modą, ale to już nieistotne. No to są takie ciekawe rzeczy o tych szachistach z najwyższej półki. Janek nasz też troszeczkę jakby przystopował, to trzeba przyznać, ale mam nadzieję, że tylko będzie dobry prognostyk, że trochę świeżości nabierze i jeszcze będzie mieszał w czołówce światowej, bo zawsze się fajnie go oglądało. Dobrze, moi drodzy, niedługo zaczynamy, 2 minuty niecałe do rozpoczęcia. Mam nadzieję, że mnie słychać, jeszcze dajcie tylko znać, ale chyba tak. Chyba słychać, bo byście tutaj dali znać, że coś nie tak. Dobra. Czesik. Jedziemy z arcymistrzami, pisze. No jedziemy, no pewnie. Siemka, Huziorek, witam serdecznie. Kto z YouTube'a przyszedł, moi drodzy? Bo wczoraj ogłosiłem, że będę grał Titled o 17 wprawdzie, ale nie wiedziałem, że jest o 16. No ale mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki problem. Potem się to, mam nadzieję, jakoś też wyrówna, że będziemy pamiętać, że punkt 16 trzeba grać. Wiem, że też jest o 22. W sumie to też z jednej strony dobrze, bo jak ktoś chce zagrać wieczorem, no to do 12 jeszcze jak cię mogę. Witam Mikołaju, witam serdecznie. Niecała minuta do rozpoczęcia. Dobrym wynikiem byłoby utrzymanie rankingu. To tak stabilnie by wyglądało. Przy 2650 prawie moim aktualnie. To by był dobry wynik, ale co będzie, to zobaczymy. Witam cię, Gambit. Matemat Szach, cześć. No, cieszę się również, że jestem. Trochę się zmuszam, przyznam się szczerze. Lubię grać oczywiście w szachy, ale to wynikało, przerwa wynikała z bardzo dużej ilości pracy, którą nadal mam, ale to wiecie, to już jest standard u mnie. I energia, energia, energia. Siema, Filtrowent. Zaczynamy, moi drodzy, za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy w takim razie z tematem. Życzę wszystkim Polakom powodzenia. No i go. Trochę podgłośnie posunięcia. Mamy D4. Skoczek F6. Dobra, D6 zagrajmy. Ok, obrona królewsko-indyjska. Z H3. Ok, gramy E5. Skoczek D7 z opcją, skoczek C5. G4 prawdopodobnie zagra, tak można też. Tutaj sobie zagram.
Dokładnie. On pewnie to obroni. Hetman C2 albo F3. I posunięcie A5. Koniecznie, żeby nie było B4. Ja takich tutaj G4 się ruchów nie boję. Trzeba będzie to po prostu przełamać, grając skoczek E8 i posunięcie F5. To bicie jest fatalne, bo tutaj skoczek świetnie wskakuje. Na F4 trzeba, F5 trzeba zagrać. Pewnie GF, GF na pierwszy strzał. Cześć Pulchny, witam cię serdecznie. Tak, dawno się nie widzieliśmy. Też się stęskniłem za wami trochę, za widzami. Titan Tuesday jest dla mnie bardziej takie motywujące niż na przykład speedrun. To się tak przyznaje bez bicia, ale mam nadzieję, że też jest ok. No właśnie, tutaj pytanie teraz, czy wybić, czy też nie, czy przepchać. I on mnie tutaj na pewno nie poatakuje, ale będę mieć też problem pewnie z dalszą grą. Zagram goniec F6 z planem skoczek G7. Jakaś wieża G1 może. Zawsze mogę tak rzucić. Posunięcia. Ten goniec może być. O, to ciekawe. A do tego ruchu się nie spodziewałem. Goniec E7 będzie stał dobrze. I skoczek G7 będzie tu świetnie pilnował. To przestawienie tych figur to według mnie ma sens. I to duży. Bo nawet to wybicie nie jest groźne, bo goniec zawsze trzyma pole D6. Trzeba brać na to poprawkę. I prawdopodobnie trzeba będzie to teraz zbić, zagrać skoczkiem. Znaczy zbić nie trzeba się z tym śpieszyć zapewne, ale tak. Zbił jednak, proszę bardzo. O proszę. O, to się nie spodziewałem. No to ciekawe, taki ruch mnie chyba interesuje. Bierze A6, zawsze dobrze może działać. On nie może zagrać H5, bo tu ma strzała, on dlatego uciekł. Co, postraszmy go. Postraszmy go A4. Takiego małego sprytu tutaj trzeba w tej pozycji. Może goniec D7 po prostu troszkę poczekać. On też jakieś ruchy musi wykonywać. Nie muszę się śpieszyć z biciem na przykład, bo też skoczek u niego na E4 świetnie stanie. Ale on może z kolei wybić. No wszystko może. Dobra, tam zagramy A3. Jeszcze spróbujemy osłabić. Ale jak to zbije, to nie może skoczkiem, bo bije na F3. Dobra, zbijam, otwieram linię. On musi pionkiem odbić, wtedy pakuje się wieżą na F4, według mojej logiki. A wieża A6 fajnie może sobie pograć tutaj. Skoczkiem zbił jednak. No dobra. Biorę pionkę, jak dają. Ważna wieża A6 tu się przydaje. Aha, teraz tak możesz, kolego. W sumie racja. Nad tym się zastanawiam, potem tu. Czy to będzie miało sens? Też w gońcach chyba trzeba zbić. Dobra, zbijam gońca. A to jest taka ofiara. Myślę, że chwilowa. Tak. I tu odbiję. Jakość mniej, ale myślę, że stabilnie to będzie wyglądało. Tym bardziej, że tu pole B2 też jest trzeszczące. Tutaj może wtrącić w sumie bicie. No może tak zrobić. Ja bym zrobił to na jego miejscu. Będę musiał odbić pionkiem. Dokładnie. Najpierw tam trzeba było odbić. No ale dobra. Póki co się to wszystko chyba trzyma. Cały czas ta wieża dobrze się tutaj komponuje. Ta wieża mi się bardzo podoba. Tylko pytanie, czy ona jest wystarczająca. No, wskakuję skoczkiem, gdzieś aktywność jakąś muszę łapać. Tutaj pilnuję. Jeżeli będzie wybicie, to. No właśnie, czy teraz nie mogę pionkiem sobie fajnie zbić? Pionkiem wieża mi się otwiera. Skoczek musi stąd uciekać. A tutaj. Tu jest świetny atak. A jeszcze lepiej zagrał. On zagrał jeszcze lepiej.
Są problemy. Są problemy tu, to tu. Brakuje mi tempa. Końcem trzeba było wybić Krzysztof. Końcem. Tu grozi, no mam czasu, mało czasu się robi. Ajajaj. Kurczę, no nie wiem co grać, słuchajcie. Ale jaja, chyba mam w trąbę. Nie wiem, zbijam tu. Nic nie widzę. Kurczę, tak. Wtrącenie, ale to hetman C3. Niestety. No właśnie. Jest w trąbę. Jest w trąbę. Nie wiem tutaj. A, jest koniec partii. Dokładnie. Przegrałem. Mat. Nie, nie ma mata. A zaraz będzie. Kurczę, szkoda. No pierwsza partia niestety nie poszła po mojej myśli. O, i zobaczymy, gdzie są błędy po takiej długiej przerwie. Ale wyglądało to dobrze. Jednak tutaj królewsko-indyjska, no jakbym sobie zmienił może jakiś debiut bardziej stabilnie, to bym może go tam powiedzmy tak ograł, ale że ryzykuję dużo, no to tak czasem i bywa, nie? Hetman D2. F5. Wydaje się to wszystko dobre. Co tu każe robić teraz? Grać F4 mimo wszystko. Potem B6. No takie zamknięte. No tak. Ten ruch jest zły? Tu. Może. A tu już wyglądało dobrze. Tu mi się bardzo podobało. Zbił. Skoczek G3, czyli pograł w ten sposób. Tu mi się też podobało. No, na ocenę silnika myślę, że nie ma co mocno patrzeć. Bo to jest królewsko-indyjska, więc silnik tutaj, bicie było słabe. Bicie było słabe, trzeba było przepchać jednak. Przepchać. I nie pozwolić mu na kontrę, to wszystko zamknąć. No tak, no Krzysztof, przecież kiedyś to bym zagrał bez mrugnięcia okiem. No C6 może nie zagrał, bym zagrał tak skoczkiem i sobie czekał, nie? Zawsze mam tutaj podważenie i spokojnie można było grać. No to nie jest partia długa, to są partie szybkie, więc można było spokojnie podziałać. Gdzie tu były poważne błędy? Takie złe, tutaj jest błąd, wieża bije D3. Koniec G5 jeszcze jest. No widzicie, dużo jest taktyki, którą trzeba dobrze ogarniać. No to, dobra, trudno. Trzeba zapomnieć o tej pierwszej partii. Szkoda, bo się nastawiłem, że udałoby mi się zagrać z kimś bardzo mocnym po pierwszym zwycięstwie, ale niestety to się już nie ziści. Trudno. Pierwsze śliwki, robaczywki. Czekamy sobie na kolejną rundkę. Jak będą jakieś newsy z tego Title Tuesdaya, jakieś niespodzianki, to dajcie znać. Jeśli kogoś tam oglądacie, innego również. Proponuję gambit hetmański nieprzyjęty w wariancie tarta covera. No ale to też zależy, co zagra przeciwnik. Aha, mówisz o tym, żeby czarnymi to grać. No nie, no. Raczej chyba nie. Dzień dobry, Adamie Rasti, witam serdecznie. No dobrze, i słuchajcie, patrzę tutaj na partię, jeszcze dwie trwają. Tu już jest remis, teraz chyba kolejna rundka, nie? Tu już też koniec. No dobra, lecimy z kolejną partyjką.
Mamy kolejnego FM-a, D4. No i teraz mi przyjdzie grać obronę królewsko-indyjską. Tutaj rozegram D5 od razu. A właśnie, i tak. Ok, jesteśmy wszyscy zadowoleni z tej pozycji. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. A może G4 kopniemy mu takie szybkie. I też na wyczekanie go tutaj spróbujemy. Na wyczekanie, proszę pana. Tutaj wzmocnimy. Od razu tak, spróbuję tego skoczka wyjaśnić. Ok. Aha, bardzo sprytnie zagrał. No dobra, jednego skoczka wymienimy. Tu jakiś szach może być, ale to chyba nie jest groźne. Hetman D2. F5 w sumie. F5 to tak zagramy. Nie, chwila, chwila. Tu muszę uważać, tu bicie, bicie, tu się trzyma. Muszę zrobić długą roszadę. Bo już byłby problem z królem moim. No, to wszystko na wyczucie. W pewnym momencie kopnę tutaj i będę się cieszył. Przepraszam za te odgłosy, ale tam się trochę dzieje obok pokoju. I teraz H3 wzmocnimy tutaj układ. Tu jest coś takiego, że po wybiciu, wybiciu jest wieża F4. Też są takie fajne schematy. I tyle. Dobra, tutaj król B1 uciekniemy, żeby nie było jakichś tam widełek ewentualnych. Pytanie, co dalej, nie? Może jednak tak spróbować? Bicie na E4. Bicie na E4. Powiem szczerze, nie wiem, co zagrać. Może tak. Może tak, niech wybije. W sumie powiem wam, jakoś nie czuję, ale prowokuję go do tego, żeby tutaj, bo chcę nacisnąć na F5. Dlatego tak gram. No, on po wybiciu jakaś wieża F3 może kopnąć również. Też mnie martwi, ale zawsze tutaj hetman wieża F1. No, zobaczymy. Dałem mu trochę pograć. Ma pozycję normalną, gość. Wybił. Ok, to skoczek się właduje teraz tutaj. Po wybiciu będzie bardzo dobrze białymi. Tam chyba nic nie grozi. Skoczek zbił, no to tutaj mam piękny punkt do ataku. A, chcesz mi tak wymienić, cwaniaku. Możesz to zrobić. No dobra, wieża C1. Atakujemy. No i teraz będę musiał napierać na ten punkt. Jest to słabość. Wydaje mi się, że mam lepiej. Nieco. Tu wybić. Wybić, bo otworzyć króla. Tak zagrać. Żeby mieć opcję taką. Ewentualnie taką szybką. Co to jest za pozycja? Szacha damy. I teraz tak, żeby król miał ucieczkę. Bo tutaj hetman broni. Tak, uciekam. Aj, podstawiłem, podstawiłem coś tutaj. Kurczę, te hałasy mi tam przeszkadzają. Nie może tak być. No dobra, tutaj zbić muszę. Tu będzie jeden szach. Czy ja mogę tak zagrać? Nie, tu będzie szach. Ale mogę uciec chyba tu. Mało widzę, mało widzę. Ale grożę matem jakimś. Taki ruch, co? Nie, bo tutaj... Zaraz, mam chyba wygraną. Nie, hetman G8 jeszcze może zagrać.
Co to za wieżówka będzie? No właśnie, nie mogę wieżówki chyba zagrać. A wieża G8. Tu. Tu, proszę takim ruchem. Aha, no dobra. Złapał mnie tu małe sidła. Będę musiał wrócić. Teraz tak. Jak on zagra tu. Inaczej zagrał. Dobra, wybijam, ten pionek będzie kluczowy. To jak mi wymieni właśnie to, to pionek jest szybki, bardzo szybki. Jestem szybszy. No, jestem szybszy. No, słuchajcie, udało się wyjść z opresji. Nie wiem, czy z wora, a zaraz sprawdzimy. Ale lekko nie było. Tak jakoś pograłem, ale tutaj jest spoko przecież, a roszadę zrobić normalnie, kombinować. Przecież to zobaczcie też jak fajnie to wygląda. G4 może nieco przesada. No ale wydawało mi się normalnie, tutaj coś innego pewnie trzeba grać. Skoczek B3 też dobre, hetman C2. No takie normalne ruchy niby po wybiciu. H4 każe grać komputer, żeby tam napierać, w sumie racja. Szkolenie będzie dla zaawansowanych. Słuchajcie, musicie być u mnie na mailu. Maila będę wysyłał i to nie będzie szkolenie. Przypominam, szkolenie 22 marca, czyli jutro na ten moment, 19. I to szkolenie nie będzie dostępne. Ono będzie tylko dla osób, które się zapiszą na mój mailing albo które są już na mailingu, więc wtedy dostaniecie link. 5 tutaj. Pytanie, gdzie są błędy? Czy tam było jakieś? Czy ja w ogóle miałem przegraną? Tutaj goniec D3 może nie najlepsze jednak. Generalnie tak. Co mógł lepszego tutaj? FG, FG, wieża F3. No tak. Czyli coś takiego. Bicie, bicie. Wieża F3. Wjechać wieżą. Skoczek. To tu. I tu mi ładnie powymienią. To jest lepsza czarnych? Nie, no biały. Szach, tak żeby się przykleić. Co tu jest lepszego? No A3, tak, tak, tak. Taki remisik niby. Hetman G8. No to było dobre zagranie. Byłoby dobre. Dał mi szansę. Tutaj się pomylił, bo mógł powtarzać na przykład, nie? Ale tu się chyba pomylił. Właśnie, to jest fatalny ruch. W tej sytuacji co? Powinien szachować i tak generalnie próbować remisować mimo wszystko. Nie, nie na Teamsie. To będzie wszystko na YouTubie. Także spokojnie, waszych twarzy nie będzie widać nic, ale będzie to prywatna transmisja. No tak, tu już jest wygrana. Dobra. Jakiś tam punkcik wpadł po długiej przerwie. Nawet Władimir Kramnik gra, proszę bardzo. No, to się trochę pozmieniało, widzę w czołówce. Fajnie, że są silni zawodnicy. Dobra, czekamy cierpliwie sobie na rundę numer 3. Zobaczmy, czy jakieś partie jeszcze trwają. Już chyba nie. Na żigałko jeszcze męczy remisik. No ale tak, no przy dodawanym czasie przecież nic się nie dzieje. No, gra jako życie, bez sensu. Panie żigałko.
No a to wiadomo, czeka może na jakąś podstawkę. Remisik, dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Grunt, że partia druga wygrana. O. Dawno nie, już nie pamiętam, jak to smakowało, żeby wygrać z arcymistrzem, może jakimś by się udało. Zagrać najpierw trzeba. Dobra, mamy kolejnego FM-a. Lecimy. E4. A jak będzie E5? Atak zmożonej wątróbki? Nie, jakaś wiedeńska. A właśnie, żebym nie wiedział, jak to grać czarnymi. Masz mnie, bo nie wiem, jak to grać. Nie, gramy tak, na czuja. Na czuja. W sumie nie wiem, dlaczego zagram E5. Powiem wam, że totalnie nie wiem, czy dobrze gram, ale tutaj mam plan taki, żeby F5 otworzyć. A to F5 chyba teraz mogę, nie? Bo to jest powiązany. Mogę zbić. Powrót. Powiem szczerze, słabo mi się ta pozycja podoba, ale pionka pod nią? A wiecie co, w takich sytuacjach to ja po prostu biorę pionki. Gdy mam zepsute swoje, to dlaczego mam nie zepsuć przeciwnikowi trochę? Chyba podstawił. Trzeba brać pionki. No wracam. Ok. Tu się trzyma, C3 grozi, wprawdzie. Tak, niech będzie, żeby wprowadzić sobie drugą wieżę do akcji. On zagra C3, ja tu. A, tutaj zagrał, tu na szczęście bronię. Postraszmy gościa. Bo po każdym wybiciu ja tam mam bicie wieży na F1, więc skoczek nie może się jeszcze ruszyć. Hetman chyba będzie musiał wrócić. Jak zagram tu, no to źle będzie. Co ja w ogóle liczę? Muszę chyba znowu z powrotem. Zobaczę, co po tym ruchu znowu. Muszę coś pomyśleć. No właśnie, gość powtarza. Taki ruch chyba jeszcze mam. Chociaż dosyć ryzykowny, bo tak, no takie coś trzeba uważać. Zawsze mam tu wybicie. Dobrze mówię. No taktycznie nie widzę za dużo w tej sytuacji. Aha, dobra. Mogę wybić, a mogę też zagrać tak. On mi wtrąci tu, to tam dostanie, więc jak zagram tu, on mi zbije. A ja zbiję, ustabilizuję pozycję. Dobra. To jest dobry moment chyba na wybicie skoczka. Dobrze, mogę też wieżą capnąć. Ale chyba pionkiem. Zbiję, żeby tu bronić. I po prostu ustabilizować pozycję. Jest pionek więcej. Chyba tak nawet zagram. Może tak, żeby jednak tutaj pilnować. Aha, tutaj jeszcze goniec H6 jest.
Dostał skoczek, a trzeba było mi tak zagrać i się przyznać do błędu. Że w 7. No właśnie, bo ten pionek jest atakowany teraz. Tak jedynie mogę zagrać. W ogóle tak muszę. Niestety. Wieża E8. Strasznie jeszcze ta pozycja jest rozwalona. Bardzo niejasna. A na G2 tam był strzał. Mówiłem o tym, a nie zagrałem. Właśnie. No nic, będę grał debiuty, które mniej więcej kojarzę, bo to jest strata czasu. Kombinowanie takie. Okej. Tak. Chcę wziąć pionka, jakieś strachy na lachy. No jest szach. Taki ruch nie działa, bo zawsze bije gońcem. No i przeciwnik myśli. Zbił. Znaczy zagrał, tak. Czego się nie widzę, bo... Bo mogę tak, co nie? I tu chcę się władować. Zresztą słusznie. Muszę wrócić. A, i takie jakieś rzeczy są. Co? A, tutaj chodzi o to, że czasu jest mało już. Dobra, gramy tak, żeby się przestawić na E5 i będziemy bronić tutaj, fajnie atakować. No bronię usilnie tutaj. Wrotem i tu, no bo tak nawet będę mógł zagrać. A chyba tu. Tak, tutaj broni, nie ma mata. Ależ on chce mi tego mata wpakować z kubany, no. To teraz już król ucieka. Całe szczęście. Powrót. Muszę przyznać, że sprytnie gra gościu. A już jesteś mój. Jak już skoczkiem wyszedłem, to jesteś mój. Na szczęście. Mamy to, moi drodzy. Trochę nerwów było, ale jest. Jest punkcik. Jest dobrze. Jest punkcik, jest dobrze. Ale zobaczę, aż zobaczę z ciekawości, jak to wszystko wyglądało. D6, inaczej można jakoś grać tutaj? Roszadę po prostu zrobić. Właśnie tutaj trzeba zdać teorię. Ja zrobiłem kursik, mini kurs właśnie na temat wiedeńskiej ze strony białych, a zapomniałem jak grać czarnymi. To jest właśnie paradoks tego. Szewc bez butów chodzi, nie? Mhm, hetman, koniec. No to zostało całkiem okej. Okay. Pytanie, czy on miał jakąś tam ogromną przewagę. Tu fajnie się powiązało wszystko. No pionka wziąłem. Okej. Powrót. Na pewno należało tutaj właśnie figurami pograć. Tak, on tu. No, minus 1,5 nawet, czyli bicie. No właśnie, mówiłem o tym biciu tutaj i o tym zapomniałem. Ślepotka z mojej strony. Czy tam było jeszcze gorąco? No było. E5?
E5. Nie mogę tu, jakieś związania. No, na związaniach tu można było bazować jednak. Ale teraz to już w miarę. Ale tak sprytnie, sprytnie tutaj kombinował. Chciał mi moja czarka wklepać. Jeszcze trzeba było uważać do samego końca. Nawet tu mogłem zagrać wieżą. Teraz tak patrzę. Remis? Skoczek F7? To jest wygrana? Wieża E7, aktywność to się nazywa. No właśnie, widzicie, jaki jestem tutaj szachowy kaleka. Dobra, mnóstwo błędów jeszcze. Po trzech partiach dużo błędów z mojej strony. Ale może będzie lepiej. Może będzie lepiej. Kolejna partia. Arcymistrz. Mamy arcymistrza. Mamy arcymistrza, moi drodzy. Ciekawe, kto to jest. Martin Craftsieff. Martin, jak on się tam zwie? Craftsieff. Wiem, co to za gość. Dobry jest ziomek. Dobra, gramy tak. Bije. Dosyć symetrycznie to wygląda. No tak, to są ruchy. Ale ja sobie lubię zawsze. Oj, podstawiłem pionka. Powiedziałem, lubię sobie wrócić, nie? A nie, nie podstawiłem, bo tutaj wisi. Sam się wystraszyłem. Masakra. A tutaj i potem tu? Czy to nie będzie takie trochę. A! Lecimy. Zawsze mogę zagrać E3. Mogę zagrać E3 i ustabilizować. Goniec zawsze może tędy wrócić. Dokładnie. Wieża C1. A spokojnie. Jak na wojnie. Oj, to może nie jest teraz dobry moment. Okej, okay, tutaj to dostanę plombę. Może taki ruch w ogóle dobrze działa? Nie, wróćmy na spokojnie. Nie będziemy tutaj kusić losu, bo za dużo figur będzie wisieć. Co ma wisieć, nie utonie. Tak, no ta wymiana, no musi być ta wymiana. I tak, chyba tutaj trzymamy pole B4. Strategicznie gościa ustawiam, przecież on jest arcymistrzem. On mnie powinien tutaj ustawić. No dobra, hetman A4 wygląda solidnie. Plan jest prosty, zdwoić wieżę. Norma słabego gońca, mój jest lepszy, skoczki lepsze, pozycja lepsza. Krzysztof, nie możesz tego, nie możesz tego zepsuć, mówiąc delikatnie. Taki ruch jeszcze widzę, ale tu i tam, więc jest dobrze. On nie może skoczkiem ruszyć, haha. Hetman A4, silne posunięcie. Myśli, czyli coś tutaj. Dobra, będzie grane takie posunięcie. Czy on się przyznaje do błędu? Chwila, znaczy do błędu. No tak, potem tu. Aha, skoczek nie ma powrotu. Wieża C2 trzeba było grać. To też trochę skiepściłem. Wieża C2. No właśnie, muszę wrócić, tak? Tak dostanę. Skoczek później tutaj. Wejdzie mi tu. No dobra, też troszkę. Puściłem, ale zawsze mam B3. Nie, mam B4. Nie, on zagra potem. Aha. Dobra. Nie! Aj! Miss klika zrobiłem. Miss klika zrobiłem, słuchajcie. No, po prostu dramat. No, można się wkurzyć, no. Miss klika. Miało być B4 w tej pozycji, no. I tu już nie miałem wyjścia. Noż. Kurczę blade. No teraz to się wkurzyłem, powiem wam szczerze.
Cudownie po prostu. Cudownie. Taka dobra partia. No po prostu tak się wkurzyłem, wiecie co? Między innymi dlatego Tytleta nie lubię, no bo grasz przez internet i takie rzeczy się zdarzają w takiej dobrej pozycji. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wyglądało. Przepięknie to wyglądało. Grasz z GM-em symetryczną pozycję i go ustawiasz, co nie? Ale ja jestem głąd kapuściany. Zobaczcie, co komputer mówi. Bicie pionka. No nie widziałem bicia pionka na za friko. No to co, o czym doświadczy? Że arcymistrz kompletnie też odleciał. Dobra, wróciłem. Aha, bicie pionka. No brawo, Krzysztof. Po prostu brawo. Brawo, 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 brawo. Wróć. No już pomijając to, no tutaj było bardzo dobrze. No, jakieś dokładności, ale dobra, bicie, bicie. Tak, wydawało mi się sensowne. Hetman. I wieża wróciła. Boże święty, jak ja gram w te szachy. Nie, no nie wybaczycie mi tego. No jak ja gram te szachy? Patrzcie, co się dzieje. Co ja mogłem zrobić teraz? Tutaj nie zbiłem. Bicie i dwie figury biorę za wieżę, no. Jakim ja jestem kapuścianym łbem. Sorry, ale mocno dzisiaj, nie? Dwie figury za wieżę. No zobaczcie, no przecież... No przecież dlaczego ja nie widzę takiego ruchu? Dlaczego? Ja się pytam. No masakra po prostu jakaś, no. Ależ jestem wnerwiony. Nadal jest dobrze, no. Co, tak każe grać? No nie mogę, bo właśnie Ashes jest. No właśnie, co ty komputer tam wiesz o życiu? Tak, wróciłem, dobrze. No tak. No i misklik, dziękuję. No i koniec partii jest po B3. Ale B4. I zobaczcie, jest w porządku. Bo ja liczyłem coś takiego tylko. Tak, i że on wchodzi tu, ja wchodzę tam i sobie gramy. No i sobie gramy. Miskliknąłem, no ale tego sobie nie mogę wybaczyć. Od tego. No nie mogę. Przywygrałbym tę partię spokojnie już wtedy. Bez problemu, z dwoma figurami zabierze. Znaczy, może nie jeszcze tak super spokojnie, ale no już wygrana, no. O czym tu rozmawiać? I dobrze mi się gra z tymi GM-ami. Mogłem cały czas grać z arcymistrzami. Znaczy oczywiście na podstawie jednej partii nie mogę tak powiedzieć, że coś dobrze mi... Ale ja lubię grać z arcymistrzami, bo lubię wyzwania, lubię silniejszych przeciwników ode mnie. Mogłem z nimi grać cały czas. Ale no żeby nie widzieć takich rzeczy, nie wykorzystywać... No na co to zwalić? Na speedrana zwalam to. Tak, zwalam to na speedrana, bo tam muszę grać z zawodnikami słabszymi. A to obniża poziom. Widzicie, jak się poświęcam? Moi drodzy, poświęcam się. Własne tutaj, własną krwawicę swoją wydaję. Kurczę blade, no. Aj. No wiem, nikt mnie każe. Wiem. Nie ma braku formy, tylko dobrze jest. No dobra, jest brak formy. Dobra, przyznaję się. Ach. No to, że Hikaru podłożył Hetmana, nie jest to dla mnie pocieszenie. Hikaru to maszyna, wiesz, a... No też nie biłem, no na C6 przecież, no Paweł, no... Jako ja jestem ślepotą, no nie zbiłem na C6, nie widziałem. No nie widziałem, przecież jakbym widział, to bym zbił, no. A jeszcze potem misklik B3, no cudownie, cudownie. Wieczne narzekanie na swoje jakieś takie głupie błędy, co nie? Dobra, zapominamy o tym. 2 punkty na 4. To jest dopiero początek. Teraz się rozpędzamy. Tylko najgorsze jest to, że trzeba grać pewnie z kimś teoretycznie jeszcze słabszym. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli tak, no to trzeba będzie to odbić i pyknąć arcymistrza. No w takim turnieju na przykład dla mnie pyknięcie arcymistrza napędza. Napędza i wtedy gra się już dobrze. No dobra, lecimy. Ale będę, nie wiem, jakiś tytuł dam. Niecenzuralny chyba. Bo już ileż można.
Jak Jankowi idzie, nie mam pojęcia, ale już widzę, że Janek ma 3,5 na 4, więc gdzieś tam stracił połówkę. Ja gdzieś tam straciłem 2 punkty, no. No Martin, tak, dobra, Cymisz, ale nie pokazał klasy, bo tam podstawił mi też pionka po 10 ruchu mniej więcej, na D5 pokazywałem. Przecież to wszystko jest do ogrania, no. Co z tego, że on ma GM przed nazwiskiem? To jest nieistotne. Dobra. Aha, po czwartej rundzie zawsze jest jakaś mikro przerwa. Więc mamy chwilę czasu jeszcze. Z góry przepraszam za odgłosy z pokoju obok, bo tam się trochę, mówię, dzieje. Dzieje się tam, kilka osób siedzi, więc mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać. Dobra. A tak przy okazji, jeżeli jest tu jakiś spec, albo będzie oglądał Title Tuesday, jakiś spec od Twitcha, od ustawień, grafiki i tak dalej, to chętnie bym tutaj prosił o pewnego rodzaju pomoc. No, jakby się ktoś do mnie odezwał, byłoby miło. Powiedziałbym, o co chodzi. Żeby tutaj co nieco poprawić, odświeżyć. O, w ten sposób właśnie. Odświeżyć coś i poprawić. Gdzie Duda? Duda jest na 20, na 15 miejscu. 3,5 punkta. Ale wiecie, to spokojnie. Pół punktu to jeszcze nic. To jeszcze jest wszystko, wszystko w grze. Nawet jakby Duda stracił... No, jak się straci już 2 punkty, to już tak... O pierwsze miejsce ciężko chyba. Czy zdarzyło mi się grać Londona w historii swojej szachowej? Rosomaku, wiesz co, nie wiem. Ja Londona... No nie polecam. Dlaczego? To już wiele razy mówiłem. Oczywiście, tam sobie bez problemu rozwiniesz figury białymi i tak dalej, ale London nie jest rozwijającym debiutem. Jeśli ktoś zaczyna grać w szachy i ma piątą, czwartą, trzecią, drugą kategorię, powiedzmy nawet pierwszą, jest człowiekiem w miarę młodym, w sensie, dajmy na to, do trzydziestki, może nawet ciut więcej, może to nie mieć znaczenia, to London nie jest dobrym debiutem, bo on nie rozwija, on ma tylko statyczne ruchy i tyle. Można wiele partii oczywiście na nim wygrać, ale to nie o to chodzi w rozwoju szachowym, żeby grać takie debiuty, tak na przykład jak obronę francuską czarnymi, nie polecam grać, jeżeli chcemy się dobrze rozwijać. Trzeba grać ostre debiuty, typu na przykład obronę sycylijską, ale nie Londona, gambit hetmański, normalny, ostry gambit hetmański, jeśli ktoś gra D4. Londona proszę nie grać, moi drodzy. No, mnie krew zalewa, jak młodzi zawodnicy grają Londona. Oczywiście, proszę bardzo, to nie jest grzech, ale rozwój wtedy jest słaby. Ja to wiem, może nie z autopsji, ale na podstawie doświadczeń innych moich szachowych znajomych, że to nie wyszło na dobre. Nie wyszło na dobre. Jeśli chodzi o rozwój szachowy, powiedzmy. No, dzięki Paweł, dzięki. No tutaj tak faktycznie dobrze to wyglądało tam. No, dziękuję Ci, indywidualizowany. No, jak się rozgadam, jakiś temat dobry wejdzie, to wiecie, to można sobie pogadać, a tak to sobie mruczę pod nosem. Jeszcze teraz mnie... No, po prostu to bym tego Martinka pyknął i byłoby miło, ale co zrobić, no, następnym razem. Ależ tam jest głośno w pokoju. Proszę o ciszę, panie sędzio. Zaraz mam nadzieję, że tam się uspokoi. Weź i właśnie, weź graj tutaj turniej, jak w domu głośno. Szachista to powinien mieć spokój, ciszę, herbatka pod nosem, kanapeczka, żeby energii mieć troszeczkę i lecisz z tematem, nie? Czy mogę zmniejszyć czułość mikrofonu? Wiesz co, no mogę, ale chcę, żeby było mnie dobrze słychać, więc niech już tak zostanie. Do zobaczenia, Paweł, cześć. Słychać, jak odstawiam kubek? W sensie to słychać? No ale to nie szuruje nim cały czas przecież.
Na litość boską, ludzie. Jeszcze ktoś mnie od razu, ostatnio się przyczepił, że jestem w takiej koszulce, która jest wyprasowana, normalna, a nie jakaś śmieciowa. Jeszcze mówię, że się źle ubieram na filmikach. No masakra jakaś, no. Nie, nawet nie komentuję, nie wchodzę w takie... nie wchodzę w takie komentarze, bo to jest bez sensu, na litość boską. Niech każdy się ubiera jak chce, no. Ludzie święci. Wiecie, no w Polsce jest tak, że jak chodzisz pod koszulą, to ci powiedzą, o, taki elegancki jesteś, a jak tu założysz t-shirta czy coś, o, to się kiepsko ubrałeś, panie Szachuś, tu powinieneś to. Uwielbiam to. Znaczy, ja jestem już na to bardzo odporny, więc wybaczcie osoby, które to pisały, że o tym mówię. Nie rusza mnie to kompletnie, a to jest wasze zdanie, każdy ma prawo mieć takie zdanie i tyle. Czy ja będę robił więcej analiz jak ze starych czasów, perełki z dawnych lat? Ciężko mi teraz powiedzieć, trochę będę przeplatał, pewnie... z analizami, ze speedrunem, z jakimiś wydarzeniami na żywo. Jest mi to też, powiem szczerze, ostatnio przez 2 miesiące był nie, no, mały zastój, nie wiem czy zauważyliście. Nie były codziennie filmy, gdyż był taki trochę cięższy czas u mnie i no, nie dało się po prostu tego zrobić i tyle. Masę różnych innych obowiązków też mam, a szachy lubię i myślę, że no, będziemy jeszcze robić oczywiście długo, długo. A no właśnie, co komu do tego, jak się ubieram? No wiem, no to właśnie nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie mam pojęcia, przecież ważne coś się mówi tutaj chyba o szachach. To powinno kogoś interesować. Na litość boską. No to jest niesamowite, jakie ludzie mają problemy. Znaczy ja zawsze uważam tak, że jak ktoś... Znaczy nie mówię, że to jest hejt, tylko jakieś tam uwagi oczywiście sensowne, to w porządku, ale jak ktoś takie rzeczy mówi, czy hejtuje powiedzmy, to jest czysta forma opowiadania o samym sobie. Czyli ktoś ma jakiś taki kompleks typu pewnie, no dobra, strzelam ubierania się, czy nie wiem, mówi, ale tutaj słabo zagrałeś, albo coś tam, nie wiem, nie potrafię teraz przytoczyć jakiegoś na poczekaniu sensownego przykładu, ale jak ktoś hejtuje, to uważam, że mówi o sobie w tym momencie, więc sorry, to nie mój problem. Dobra, mamy przeciwnika, kolejny mistrz Fide. Lecimy, gramy czarnymi. Coś tu sensowniejszego chyba trzeba było w tym momencie zagrać, mi się wydaje. Panie kolego, zaczynaj pan, bo jestem zły. Trzeba coś tutaj ugrać. Dobra, gram D6. Czy będzie E4? Jest E4. Tak, też możemy grać. Dobra, to są moje debiuty. O, jest królewsko indyjska. Dobra, zagramy C5. OK. Wpakujemy się skoczkiem. Hetman A5, takie ruchy też widziałem kiedyś. Lecimy skoczkiem. Roszada nikomu nie zaszkodziła. Jak tu, to tu chyba. Bo tutaj chcę wyczekać, aż on przepcha, coś zareaguje z tym pionkiem. A jak nie, to może tak nawet. Nie wiem, czy tak Fischer kiedyś nie grał. Dobra, gram A6. To się zawsze przyda do B5. I skoczek nie może się przerzucić, bo będzie strzał. Wymiana gońca tutaj i na D4 jest fatalna. Białymi. Nie można tego gońca tak łatwo dać. Jest A3. Takie coś będzie kombinowane. Wiecie co? Czy ja nie mogę tak zagrać? Zagram tu, on mi kopnie tu. Co? Do końca. A to się fajnie rozwinie. B5. To się fajnie rozwinie. Będzie ostro. On nie ma roszady. Ja już mam. I zagram sobie wieżą na D8. Będę grał figurowo. Mam nadzieję, że tutaj się nie poskładam. Zbił. OK. No to bijemy. Okej, okay. Bijemy po prostu. Goniec zbije zapewne. Taki ruch też jest ciekawy. Wieża. Nie, no wieża D8 gramy. Oczywiście, że wieża D8. Taki ruch. Mam pionka mniej, ale jestem z tego... O, właśnie, zobaczcie, jestem bardzo zadowolony. Teraz tym bardziej, bo on musi odbić królem. Jej gość jest zderoszowany i B4 i tutaj jest jazda. Na bank to jest wygrana pozycja już. Jestem przekonany, że to jest wygrana pozycja na 1000000%. Tylko to trzeba jeszcze wygrać. Na tym polega różnica. Odpowiednio jeszcze trzeba tutaj mu zagrać. Może gońcem, żeby mieć wieżę, może tam wlecieć. A jak wybicie, to oczywiście wybicie. Tam jest wjazd jakiś. Robi się gorąco. No i dobrze. Niech ci będzie gorąco. Jak nie kończysz rozwoju, panie kolego, to tak się kończy. Wiem, brzmi to trochę nad wyrost, pyszałkowato, ale
Ale już mnie kusi coś takiego, słuchajcie, ja już mam tam w głowie tego typu rzeczy. Jak tak zagram, to on tu nie może, bo tu, może tam. Ja wtedy. Może w ogóle coś takiego zagrać, żeby mieć szacha. Dobra. Gram coś takiego, uciekam hetmanem, żeby nie być pod związaniami, a tutaj cały czas grozi niezła jazda, bo wtedy mogę zagrać tak, on tu, ja szach, tam się robi bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Na stówę jest przegrana. Tak jeszcze można fajnie zagrać gońcem. Nie, figury, po prostu wszystkie figury tutaj pięknie grają. Przecież to jest koniec gry. Panie Kotofejca, mistrz FIDE. No to go. Szach, proszę pana. Pewnie tak zagra, bo on się boi pewnie bicia z szachem. A, skoczkiem się zasłonił, ok. Tak jeszcze można. Chwilunia, a tutaj szach. Czy ja nie mam czegoś dobrego? Czy takie proste ruchy są dobre? Tu hetman wejdzie. Tego nie chcę. Dajmy szacha najpierw. Chodzi o to, żeby też mi na d8 nie wleciał. Odbiję tutaj i będę go męczył. Szach jest tutaj, będę go męczył prostymi posunięciami. Tak jak już mówiłem, wygrana jest, tylko jeszcze nie wiadomo jak. No, bierze tam sobie. Aha, tutaj będziesz chciał wlecieć, kolego. Słusznie. Na razie mogę zbić tu, bo atakuje. Tutaj nie ma wjazdu, a będę miał fajny ruch skoczek D7. Czy jeszcze gońcem zagrać? Zagramy gońcem, żeby koniec był aktywny. Ok, i teraz skoczek D7. Król ucieka, gdzie może. No tak, słusznie. Właśnie najtrudniejsze w szachach jest to, żeby kogoś wykończyć, jak wiesz, że masz dobrze. Dobra, spróbujemy tak. To strzał i odbijam przynajmniej pionka. Odbijam pionka i tu jeszcze jest atak, nacisk. Dobra, jest równo w materiale, więc jest powiązany. To jest dobra sytuacja na pewno. Jest pytanie dalej, 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 dalej. Tak. Co tutaj chce? No dobra, strzał. Trochę się powymienia. Na samym końcu. Nie, no tak. Aha, sprytnie, sprytnie. No dobra, lecimy. Próbujemy. Się wyrównało, co? Kurczę, a czas już goni. Żebym czegoś nie podstawił. Czas, kurczę, ja tutaj muszę na czas bardzo uważać. Wymiankę mi zrobił. Patrzcie, no i nie wygrałem tej pozycji, nie? Jeszcze. Jeszcze.
No właśnie. Pachnie remisem, a nawet przegraną moją. O rety. Ale z tym kapuszczanym głąbem. Taka wygrana pozycja, słuchajcie. Masakra jakaś. Nie no, po prostu dramat. Dramat. Dramat, masakra. Nie no, nie potrafię tego wyjaśnić, wiecie, naprawdę. To jest niesamowite, żeby przegrać coś takiego. Tutaj szach miałeś. O, losie słodki. Dobra. Niesamowite. Widzicie? No i to jest to. I to jest właśnie to. Grasz partię, wiesz, że masz wygraną i nie potrafisz tego docisnąć. To jest tak wkurzające. Ale dzisiaj po prostu cyrk na kółkach się dzieje. No B5 wydawało mi się dobre. No jest dobre. Zobaczcie, co się dzieje teraz na szachownicy. Wszystko jest pięknie. Intuicyjnie wyliczone. Dobrze, wieża D8. Jak w masełko. Gdzieś tam pewnie coś, jakąś kropeczkę nad I trzeba było wcisnąć. Tak, bicie. Minus 2, zobaczcie. Przecież to jest, no tu już powiedziałem, to jest koniec partii. No i to prawda, no komputer to wszystko akceptuje, tak? Hetman E5. Zobaczcie, jakbym grał z Tokwiszem. Najlepsze posunięcia. Bicie. I teraz co? Szach nastąpił, tak? Też dobrze. Skoczek C1. Skoczek D7 może lepsze. Aha, że gońca brałem. No dobra, ale szach też dobry, jak widać. Tak. Goniec. A goniec H6 przeoczyłem, moi drodzy. Goniec H6 przeoczyłem, taktyka. No właśnie, tak jak mówiłem, gdzieś przeoczyłem coś. No ale pomijając to, hetman D2, tak. Cały czas jest lepsza. Cały czas jest lepsza czarnych. No trochę dałem mu skoordynować się nieco. Goniec D4. Ta wymiana też była ok. No i tutaj się wyrównało. Wieża. Wieża A3. Ale jestem cymbał, co nie? Wieża A3. Tak, związać prosto skoczka. Wieża D3, skoczek E5. No już o tym muszę zapomnieć. Kurczę, felek, no. Ależ to boli. Ile mam punktów? 2. No, za mało. Okej. Okay. Lecimy. No bij tutaj, bij, 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 nie bój się. No zbił, patrzcie, nie bał się, no. No jak tak możesz robić? To ja to podstawiłem? Serio? Dobra, lecimy po czarnych polach, o ile można. Nie można, w trąbę mam. Nie, tutaj mam jeszcze strzał. Tu muszę zbić. No tutaj. O rety, co ja w ogóle gram? Ale ze mnie cymbał. Kolejny raz. Pionek mniej, może wziąć drugiego, ale drugiego raczej się nie opłaca. No. Co tu grać? Gram A4, rozpycham się. Tutaj coś tam będę celował. No tak, no tak. O, losie słodki. No dobra, tutaj coś tam próbujemy podziałać, gońcem stanąć tu. Pionek mniej, no ale wyjście z wora, wiecie, ja wyjdę z tego wora.
Oczywiście, że ja z tego wora wyjdę, bo w takich pozycjach to ja zawsze wygrywam, kiedy mam przegrane. Kiedy mam wygrane, to nie potrafię docisnąć. To boli najbardziej. To najbardziej boli. Kurczę blade. Dobra, masz A3, bo jeszcze tego pionami skosisz i w ogóle nie wiem, co będzie wtedy. Dobra, wymieniamy, co tam mamy robić więcej. Wymieniamy wszystko tam do końca. Aha, hetman E4 na końcu jest. No nie mogę wymienić hetmanów w taki sposób. A on pewnie myśli już o remisie, oczywiście. Tam spróbuje się przedostać. Chyba mi się to uda. Będę tam straszył ten pionek, to jest moja nadzieja. I to jest według mnie wygrana czarnymi. No idę do góry. Ze względu na aktywność końca, na aktywność hetmana i na tego pionka, to jest wygrana czarnymi. Idę tutaj, żeby mi jeszcze nie zepsuł tej struktury za bardzo. Królem na G7 za chwilę. No dobra. No jeszcze niech będzie tak. Tak jak mówiłem, jest wygrana, to trzeba jeszcze wygrać. Wychodzę królem. Tu grożę bicie, ale on to widzi. Dokładnie. Ale tak, zagra mi tu. Haha! Coś tam wezmę. Kolego, a nie, masz taki ruch. Skubany jeszcze mnie tutaj męczy, tu atakuje. Król idzie do akcji. No co ma tu innego robić król, jak nie iść do akcji? No to hop, zbijaj tu, to ci zbije tu. A, to się komplikuje teraz. Nie, no jestem kapuściany głąb, nie? Ja po prostu nie wierzę, co się dzieje. Po prostu nie wierzę w to, co się dzieje, co ja gram. Ostatni... No to już nie jest wygrana. Dwa piony mniej. No brawo, Krzysztof. Jesteś mistrzem. Mógł zbić w sumie. No teraz już nie może, bo gońca na F5 nie ma. A? No tak, tu będę bronił. Bo chcę tak zagrać. Tam dać mata, a też nie da rady mata dać. Ale mogę tak i wziąć pionka, ale to może być bardzo ryzykowne. Kto nie ryzykuje? Ten nie ryzykuje. No właśnie, tu będzie męczarnia do końca świata. Nie będzie, muszę chyba tak, nie wiem, tu, to tutaj uciekam. Tutaj, to uciekam tutaj. Bo jak inaczej mam zagrać? Jeśli chcę wygrać tę partię, muszę pionka uruchomić. Dokładnie. I chyba tak, nawet pionka nie trzeba być. Aha, mogę w sumie. Nie, nie trzeba. Szacha nie ma? Jest, ale tak mogę się zasłonić. Dobra, hetman tutaj działa. Pionek idzie. Wygrana. Mogę dać szacha. Bardzo ładnego szacha mogę dać. Aj! Tego nie widziałem. Nie bzycz mi tutaj. Teraz. Ten pionek jeszcze ucieka. A kto widzi, to dobry będzie. Nie widzi jeszcze. Aha, tak chciałeś grać. Nie wiem, tutaj, co ja mam grać? Co to się dzisiaj w ogóle dzieje, no? Tam chce ci dać mata i tu zbić pionka. Widzisz to?
Bo tu szach nic nie daje, chyba jeszcze. Zresztą mogę tak zagrać też. Dobra, coś tam biorę, jakiegoś piona. I tu już go mogę męczyć teraz też. Dobra, będę ci coś męczył. Przynajmniej próbował. Tu biorę. Taki jest ruch u niego jeszcze. Dokładnie to widział. Mam jeszcze mnóstwo szachów. Nie wiem, coś będę musiał poszachować. Teraz to się obronię, kolego, patrz. Matuje? Nie, nie ma mata. Jest mat. Wyjście z wora. Ojejku, kabaret dzisiaj, słuchajcie, mamy na Title Tuesday, kabaret. Nie dałem mata w jednym? Serio? Zaraz zobaczymy. Możliwe. Możliwe. Po takiej przerwie, i tak mam 3 punkty, to jest szalenie dużo. Całe życie gram tą królewską indyjską i popełniam jeszcze w niej błędy. Goniec D7, jak widzicie, błąd, dobrze zagrał. Tak, to tak troszkę schematycznie poszło, więc nie pomyślałem. Ależ wygrać coś takiego. Ale w pewnym momencie już mi się wydawało, że tutaj odzyskuję inicjatywę, właśnie coś już w tym stylu. Wydawało mi się, że tutaj już jest dobrze. No tak, no bo jest niby pionek mniej. 3 na 6. Jest pionek mniej, ale tutaj jest taki pionek nieprzyjemny. No, oczywiście wymienianych pionów nie może być. Zobaczcie, już przewaga czarnych. Co ja tu mam? Hetman tu, ja to widziałem generalnie, nie doliczyłem. On musi tu i tu. Wygrywam. O Jezu, jaki jestem baran. Po prostu baran. Baran totalny, nie? Ja to widziałem, tylko tutaj coś mi się obdurało, że on jest lepszy. Nie bać się, Krzysztof, grać w szachy. I tutaj zacząłem kombinować. Sobie jeszcze utrudniać pozycję. Co? Dostaję mata w 8? Mata w 8 dostaję po D6. Kto to takie w ogóle ruchy zna? Nie, no po prostu co się dzieje po D6? Nie, nawet nie chcę na to patrzeć. Że D6 i goniec tutaj. No tak, jakieś tutaj opcje matowe. No faktycznie. Spoko, ale mata nie chciał dać. No cienko zagrał, cienko. O, witam Annę. Witam Anię Jakubowską. No za nią już miałem przyjemność kiedyś zagrać. No, ale dlaczego z Anią? No nie lubię z kobietami. F5 Ania mi tutaj pyka. Ania H3, ale Ania zna tutaj te numery. D5 jest najlepsze. Albo tak, może być. E6. No dobra. Gramy normalne szachy. A, Ania H4. Jakieś takie ruchy mi się podobają, to tak zagram. Co, jakieś goniec F4? Tutaj. Nie no, goniec F4, nie wiem, czy to dobre. Ale zagramy. Okej. Tak, może postraszyć. Powiem szczerze, nie wiem. G3. Nie chcę E3 grać, dlatego tędy spróbuję. Bo tutaj mi się aż chce tak coś poświęcić za moment. Taki ruch będzie możliwy, co? Ano będzie. Tak.
żeby nie było E5, by je w przelocie. Przelocie, odlocie. Tu. No powiem szczerze, nie wiem, co ja tutaj wydziwiam w tej pozycji za nią. Strasznie dziwnie gram. Aha, skoczek wisi. Boże, chciałem B3 zagrać, no jak Boga kocham. No dobra, biję, bo to już się robi tak gorąco, wymieniam te hetmany, że masakra, nie wiem, Ania, co ja gram, masakra. Kompletnie. Dobra, tak, bo nie wiem, co grać. A, jakieś takie wchodzą. Jeszcze kwiateczki. Dobra, tak. Jakieś tutaj gwiazdy. O, losie, ale mam w topę, ale mam w topencję. To jest prosty atak, oczywiście, no. Jak żeby można było inaczej, Krzysztof, przecież spierdzielić takie pozycje. Czarne mają świetną grę. Do TV nie nagrywam filmików. Raz miałem przyjemność tam coś ponagrywać. Aha, to jest dobry ruch. Bronię się jak lew, pilnuję tego pola. Tak, ja widzę tutaj te pułapki wszystkie, bronię tego pola, widzę to wszystko, ale teraz będę mógł wieżą zagrać. No tak, to się wszystko zgadza. Może tutaj? Tu? Stracę dwa pionki. No tak? Też chyba nie. Może tak zagramy? Okej. To tak. A czemu nie? Nie, już bez sensu. Pionek nie w wieżówce. No co ja w ogóle gram? Ale nie, po wybiciu to zagram chyba tak jeszcze. Ten pionek mniej może nie musi mieć znaczenia, jeśli chodzi o wygraną, mam nadzieję. Znaczy może mieć oczywiście, ale tak zdwojone pionki na jednej linii to może jeszcze nie jest jakaś tam tragedia, ale chyba będzie. Aha. No tak. Wracam pilnować pola D2. Jestem kapuśniak, masakra. Tylko z wora potrafię wychodzić. No i muszę ustalać gorsze pozycje, bo inaczej nie mogę przecież funkcjonować. Te siatki matowe są okropne. No muszę coś zbić. No ja wiem. Gram tak, no przecież remis to z pocałowaniem ręki. Aczkolwiek tutaj trzeba uważać. Okej. Tak, tego pionka będę chciał chapnąć. No, nie dobrze zagrała. Tutaj idę. Ja w ogóle przegrywam tą partię. A tak, jeszcze tam postraszę. Tu wezmę, nie wezmę. Fiu.
Ale się słabo gram. Ja słabo gram. Tarararam. No i przegrywam, moi drodzy. Nie, no przegrywam. Dobra, gratulacje, Aniu. No, gratulacje, zagram jak pokraka. Nie, no widzicie, co się dzisiaj dzieje? Nic się dzisiaj dobrego nie dzieje. Ile jest rund już? Mi się tak odechciało już grać po tych porażkach, że to jest głowa mała. Ale z jednej strony to dobrze, trzeba trochę sprowadzić człowieka na ziemię i pokazać, gdzie on jest, niestety. A dobra, trudno. 7 rund było, tak? Mam 3 punkty, jeszcze zostały 8, 9, 10, 11, 4 rundy. A to jeszcze 7 punktów można trzasnąć. 7 to by było pięknie. Ha, ha. Marzenia ściętej głowy. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przepraszam najmocniej. Czekamy sobie na kolejną partyjkę. Tutaj w partiach cały czas te same, co na początku były. Nie pokazuje... O, odświeżyło się. Jest Magnus Carlsen. O, Magnusik też jakoś nie błyszczy. Ajajajajaj, nieźle. Ci to grają w te szachy. No wygrać Title Tuesday to jest sztuka, słuchajcie. Naprawdę pewnie nie jest takie proste. No dobrze, sobie spokojnie czekamy na kolejną rundkę. Nic nie poradzę, idzie tak słabo. Takie życie. Takie szachy, takie życie. No mam 3 punkty na 7. No 3 punkty na 7 jest póki co. Niewiele. Dobrze, że jest kolejna runda i to dosyć szybko. Runda numer 8. E4. Dobra, jakieś D5 może na rozluźnienie. Już chciałem bić skoczkiem tutaj. C6. A, tak panowa. Ostry wariant, nie pamiętam go za bardzo. Dobra, teraz chyba tak. Tutaj gram na tego izolowanego pionka. O ile przeciwnik właśnie mi na to pozwoli.
będzie tak. Znaczy wymiana tutaj to jest super wymiana dla czarnych. Och, wsiął w ogóle. Dzięki, stary. No chcesz mi dać tam maciora, no przecież widzę, no tam mata nie ma żadnego. Gramy tak i wezmę ci pionkę zaraz. Chyba nie ogarną, w mistrzowie FIDE, nie wiem, to rozdają chyba w sklepach, w zdrabkach, bo czasami mam wrażenie, że oni kompletnie nie rozumieją. Przepraszam, że ja tak mówię, sam grając bardzo słabo, ale tu chodzi o pewne strategiczne aspekty, tak? Wiadomo, że to jest też 3 plus 1, ale dobra, ocenimy to tak na podstawie, co tutaj gram. No ja podstawiam, też nie widzę, no i gram jak sierota, to się przyznaję bez bicia dzisiaj, ale to, co on zrobił, wymienił tutaj, to jest kompletnie bez sensu. Nie rozumiem, o co chodzi w szachach. Ja mam nadzieję, że łapiecie trochę moje żarty sarkastyczne, bo ja tak dosłownie wszystkiego nie mówię. Znaczy nie mam na myśli, może inaczej. No tak, biorę pineczka. No tutaj od mata się bronię i heja, no jest dobrze. Rozumiem twoje obawy, ale gram tak. Wezmę tu, potem tam. Aha, tutaj. To nie wezmę. To zagramy tak. To nie wezmę tego pionka jeszcze. No jak zagra tutaj... Co? Naprawdę? No dobra, nawet spróbuję wymienić hetmany. Dlaczego by nie? Jak przepcha, to jest E5. Ten pionek może być słaby. Ha! Nie będzie słaby. To ja jestem słaby. Jasny gwint, no tak podstawiać. Dobra. Teraz ja mam pionka mniej, jego pionek jest mocny. Ależ to się zmienia. Niesamowicie gram dzisiaj. Słabo. Ale jeszcze nic straconego. Bicie. Bicie. Skoczek. Tu bicie grozi. I wyrównam. Wyrównam pionki. I wolę to czarnymi. Grać zdecydowanie. Królew 8. Królew 8 to jest dobry ruch, co nie? Król jakbym tutaj wstawił, byłoby dobrze. Serio? Jakieś pionki trzeba tutaj przypilnować. Może tak? A jak to zrealizować? Tutaj? A taki ruch on jeszcze ma, to będę musiał tak zagrać. No, jak wymieni się jedna wieża, to będzie dobrze. A kto powiedział, że się załamuje? Spokojnie, jest dobrze. Jest dobrze, przyjeżdżaj na pogrzeb, jak to mówił klasyk. No coś już teraz wymienię, no nie ma. Wiecie, we wsi kogo. To tak, na spokojnie. Król się trzyma tych pionków i realizacja wieżówki. Pytanie, czy ja dobrze to zrealizuję. Dobra, na razie tak, bo na tym czasie chodzi o to, żeby pilnować tu pionka. No i zasuwać swoimi. Najszybciej tą aktywność łapać. I tutaj. Zawsze mam A6. Oczywiście może też tu i tak grać z takim planem, żeby bić tu, ale to ja liczę. Nawet nie liczę, intuicyjnie widzę, że jestem lepszy. On tu, ja tu. Raz, dwa. Tu, tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dziękuję.
Jeden Hetman to za mało, nie? Żeby wygrać. Znaczy starczyłoby, ale już wiadomo, graby prosto. Dobra. 4 na 8. Uff, wstydu nie ma. Chociaż gra jest straszna. Ale niech będzie. No nie zagrałem. Najlepsza partia to chyba była właśnie z tym arcymistrzem, w której podstawiłem mi z klika. I nie zbiłem wieżą dwóch figur. To było to. Najlepsza partia. Bywa i tak. Teraz będzie chwila przerwy. Po 8 rundach. O, wybaczcie chwilkę, a zobaczymy tak. Ktoś może tutaj ciekawy gra jeszcze. Polish Fighter, proszę. Jan Krzysztof Duda gra, moi drodzy. Janek ma wygraną. Ledwo przeciliśmy na partię i już Janek wygrał. Bardzo dobrze, że wygrał. No. Świetnie, Janek, że wygrałeś partię. Cieszymy się wszyscy. Czy jest tu gdzieś Carlsberg? Nie widzę Carlsberga, aczkolwiek Polaków na horyzoncie też nie widzę. Poremisowali wszyscy. Poremisowali. Bez gry. Tu gra silny, dwóch silnych zawodników. Słuchajcie, jak się tak patrzę troszkę na czołówkę światową tych szachistów, to muszę stwierdzić, że to jest strasznie ciężka robota, a trzeba naprawdę kochać szachy, co nie, żeby utrzymywać się na najwyższym poziomie na świecie. To jest niesamowite. Bo to jest bardzo trudne w ogóle, żeby grać na wysokim poziomie bardzo długo i walczyć i analizować to wszystko. Oczywiście może to wynika z tego, że ja już nie jestem najmłodszym szachistą. Kiedyś mi się po prostu szachy kompletnie, znaczy mi nie nudzą się, tylko po prostu było na to tak dużo energii, miałem takie zasoby w sobie, człowiek, że tylko te szachy, 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 trening, trening, szachy, coś niesamowitego. Teraz troszkę to spadło, że tak powiem. No ale to życie, wiadomo, jak jest. Obowiązki i tego typu sprawy. A pracować też trzeba. No i tu podziwiam właśnie tych, na przykład Ananda, który ma 50 kilka lat. No teraz już się troszkę wycofał oczywiście, ale przecież przez wszystkie te lata on zasuwał po prostu jak robot w tych szachach. I to było, to jest niesamowite, że on tak potrafił i potrafi nadal zaskakiwać. No, wielu jest oczywiście takich szachistów. To są w ogóle bardzo ciekawi ludzie, tak powiem. Przepraszam was najmocniej, ale muszę jednego SMS-ka napisać. Takiego szybkiego. W 2 godziny dużo się dzieje mimo wszystko podczas gry. Dobra, partie się kończą powoli, tak, powoli się kończą. Tu jakiegoś polskiego zawodnika, a jeszcze ktoś był. A, już nie. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. A, Paweł Dudziński, spoko. Paweł, ile masz punktów? Chwal się. Widać tu? Nie widać. Może i czasami lepiej, że nie widać, nie? Okej.
Goń GM-ów, goń, goń GM-ów, goń. No, chciałbym. Jak tam naszym rodakom idzie? Ktoś się z Was orientuje na ten moment? Bo ja mam punktów całe cztery. Paweł się wycofał. Dymięk. Szkoda. A co, przegrał dwie pierwsze partie, czy pierwszą przegrał? Kto tutaj prowadzi? Kto to jest? Denis Lazawik. Co to za szachista? GM taki młody? Wow. 7,5 na 8. Ładnie. Janek ma 6,5. Jeszcze zostały 3 rundy. To jeszcze wszystko możliwe. Wygrałem z nim kiedyś, naprawdę? I on ma 3060 ranking? A może o kim innym mówimy teraz? No teraz to już nie będę przeglądał. Noga na nogę i jedziemy. Tak, ma najwyższe z nim zwycięstwo, a to miło, że prowadzisz takie statystyki albo się orientujesz, bo ja nie pamiętam. Nieźle. No, wygrałem z gościem, który prowadzi po 8 rundach Tilted Tuesday. O czym to świadczy? Że miałem farta. Siałem 4 punkty, on ma 7,5. No, arcymistrz, arcymistrz. Okej, okay, spoko, spoko, dzięki. Hikaru nie gra. Haha, bo Hikaru chyba gra w jakimś turnieju na żywo teraz. Trochę z obiegu wyszedłem, więc nie kojarzę. Paweł z nim przegrał dziś. Okej. Okay. Spoko. Rundka. Lecimy. Go. Aha. Tak się teraz bawicie. Aha, ja nie znam teorii. Cofam. Biję. I co, i tutaj dostaję w trąbę? Tutaj wisi. No dobra, wieża C1. Jak zbije, to zbije, no. No okej. Okay. I co, i tak, i biorę tego. Branie pionków tutaj ma sens?
Goniec dobrze stoi, nie? Pilnuje bardzo dobrze. Ale go zaskoczyłem. A mogłem tam jeszcze pomyśleć, żeby zagrać, ale nie, no wierzę tutaj. A ciekawa pozycja, ciekawa. Jak skoczek F6. Jeszcze jakiś F3 mi chodzi po głowie, żeby tak zagrać. Tylko pytanie, czy to nie jest za wolne. Czy inaczej, bo on zagra tak, na przykład. Jak ja zbiję, to on zagra tak, bardzo się rozwinie. No dobra, biję tego pionka, no co mam zrobić? No tak, i teraz E3. Pionek więcej. Wracam do łask. I tak. I będę realizował pionka więcej. No dziwnie zagrał, co nie? Ja czy ja nie wiem, czy tak się w ogóle gra i o co chodzi, ale mi się podoba. No dobra, tak i tak, żeby szybko wieża weszła. Cześć Marlins 94, witam serdecznie. I co, bierze C1? Proszę pana. Wydaje się, że jest dobrze. Chyba nie ma tutaj rekompensaty, proszę pana. O, jak ktoś się na mnie rzuca, to też czasami lubię. Po prostu lubię, bo się można, jak się dobrze wybroni człowiek, to wtedy jest fajnie. Okej, okay, wieża C1 szybciutko. No tak, wieża B8 oczywiście jest, ale... Aha, bronisz się, okej. Okay. A to tak, spróbujemy cię męczyć. Takie grożą rzeczy ciekawe, albo tu. I chyba drugiego pionka zdobywam. Aha, tu, tu, tu i strzał tu. To było sprytne. Zagram tak, goniec jeden, żeby nie było niespodzianek. No i czasu masz mało, kolego. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Hop, na pionka. Prosto trzeba grać w szach. Pionka. No bo nawet jak wieża jest niezbroniona, zbije tego, on tam się zdwoi, powiedzmy, to zagram B3 i wszystko się trzyma. Dokładnie. Hop. I B3. Tu mogłem. Znaczy nadal mogę, co nie? Jeszcze tu wisi. No, już wezmę tego. Dokładnie. Mamy to, moi drodzy, jest 5 punktów. Mamy 5 punktów. Zobaczę z silnikiem, jak to wyglądało. To tu, tu. Znaczy wiem, że chyba tak się gra w ogóle. Tak, tak. Wracam. Tu, tu, tu. Goniec D6 jakiś pokazuje. Tu i potem tu. Chodzi o rozwój figur za cenę pionka i możliwe, że to nie jest takie różowe. Tak, no ale tutaj bardzo to poszło do przodu i ham, powinien się rozwijać pewnie, a nie skoczkiem od razu atakować. Więc zobaczcie, wieża C1 jest dobrze, tak, bo nie wchodzi tu i wszystkie groźby zażegnane. Zagram A3, jak powybijał,
Co, koniem trzeba grać? Wieża. Goniec, no to i tak nie jest tak źle. Jak silnik mówi. Teraz coś pokaczał. A to dokładnie trzeba grać. Wow, jeszcze taki ruch jest. A, to już tylko Karlsbergi mogą tak daleko liczyć debiuty. No tu już działa wszystko fajnie. Już, a, nawet skoczek i D6 mogłem zrobić, cokolwiek. Okej, dobra. Poszło gładko, gość tam po prostu nie grał gorzej. Co ja tam oglądam? Tego lidera, lidera oglądamy. No proszę bardzo, różnopolowe gońce. Mamy jeszcze po dwóch wieżach. Chyba powinien wymienić. Tak, wymienić i tutaj zbić. Koniecznie, no jak inaczej. A moment, jest ruch czarnych. Stop, co ja gadam. No dobrze, dobrze. No to chyba remisik, co? No tak. Czarne próbują to wygrywać. Tak jak patrzę teraz na to. Mają prawo. Król aktywny, blokada. Słusznie, wymiana tutaj wież będzie upraszczająco działał na korzyść białych. Zdecydowanie. No tutaj to remisik. Chociaż jeszcze trzeba uważać, bo taki ruch był ciekawy. Ja na miejscu jego bym zagrał tu gońcem. Bardzo dobrze zagrał biały, ale wyśmienicie zagrał biały. Oddając pionka jeszcze uprościł sobie po prostu grę. Ale nie wziął pionka oczywiście. No i tutaj remis. Można tańczyć w kółko. Okej. Okay. Przepraszam, że nie zamknąłem jabłki. Ach, zamyśliłem się. Gdzie ta moja kultura osobista? Dobrze, sprawdźmy. O, Polish Fighter. Jest Janek. Jest Janek. O, masz pionkówkę. Wygraną. Opozycja skośna. Tak jest. Prosta sprawa. O, już easy. No to Janek ma 7,5 punkta. Dobra. Miło popatrzeć, nie? Jak nasz rodak tak kosi. To jest fajne. Kibicujemy Jankowi, żeby pudło tam jakieś ogarnął dzisiaj, albo i więcej. Tak na szóste wskoczył. Tutaj troszkę będzie niżej pewnie, ale to jeszcze... Jeszcze dwie partie, więc tu się wszystko wyjaśni w dwóch ostatnich partiach. Wybaczcie. Przychodzi wiosna i człowiek się tak niby powinien obudzić, a ja bym chętnie zapadł w sen zimowy, wiosenny. Ojejku, no dużo, chyba za dużo dzisiaj tlenu było. Dobra, czekamy na kolejną rundkę. Co tu się jeszcze dzieje? Hetmanówka. No takie hetmanówki to się wygrywa. Dokładnie. Ale sprytnie zagrał, żeby pad był. Spryciula. A to nie takie proste jeszcze. Znaczy, te hetmanówki nie są takie łatwe. Czy takie hetmanówki nie grał przypadkiem Janek z Carlsenem swego czasu? I Magnus nie dał rady wygrać? Remisik. No tak, bo teraz szach. Tutaj pionka. Ha, będzie go szachował do końca świata. No ładnie. Ładnie, ładnie. Trzeba przyznać, obrona bardzo ładna. Dobra, mamy kolejną rundkę zaraz. Janek na czwartym miejscu, moi drodzy. Więc ma szansę nawet na zwycięstwo. Z FM-em gra, a z 2823. No to dobrze.
Cały czas mi tutaj grają tą królewską indyjską. Dobra. Zagrajmy więc. Co, już się teoria skończyła? Proszę pana, chyba nie. A to jest zły ruch z jego strony. Czyli nie znał. Co nie znaczy, że ja mam partię wygraną, ale to był ruch jego zły. On mnie może atakować tutaj, a nie muszę robić krótkiej roszady. Ale tak poszedłeś. No dobrze. To tak i tak będziemy próbować cię męczyć. Okej. Fajne jest to, że nie mam roszady zrobionej i nie muszę jej robić. Zbijamy oczywiście. Wieża B1, no tak, tak, tak. No H3 zagram. Nie wiem, czy to dobre, ale zagram. Tam się hetmanem gdzieś może wydłużę. Coś poskacze skoczkiem. Bo zawsze po takim jednym ruchu mogę to wybić. O, to był dobry ruch, to był dobry ruch. Tak spróbujemy jakieś hetmany wymienić może. Albo skoczek teraz gdzieś tam może coś wleci. Podziała, zaraz zobaczymy. Bo zawsze coś takiego i można tutaj próbować kopnąć też na C5. To też są opcje. Tu na pewno wybijamy. Taki ruch? No może być. Ale król D1. Jak zagra tak, to ja sobie ucieknę tędy. I będzie ok. A król na C2 też może się czuć dobrze i się z całą wieżą, więc spoko. Mamy wolną linię. Nawet król na D3 jakby stanął, byłoby ciekawie. Tutaj zagrałeś. Dobra, król C2. A tak, to on by tak się zasłonił. Sprytnie w sumie. Że mogę tak spróbować coś podziałać, ale... Aha, zasłonił mi tutaj. No dobra, tak muszę, koniecznie. No tak. Dużo przestawek będzie. Ale myślę, ciekawe, pytanie, czy on mi coś tu może zrobić, jakiś przełom. Mam nadzieję, że nie. Tutaj się tam gdzieś dostanie, może, ale... Wymienimy jedną wieżę, będzie dobrze. No, wymienimy to. Dobra, no tak spróbujemy wymienić, żeby skoczka wstawić tu. Tak, gońca przestawić. Tak przestawić. Okej. Skoczek, no hetman tam wraca, jak coś. Król chyba na D3 powinien sobie stanąć grzecznie. Tak zrobię. Dziwnie król wygląda, ale... Dlaczego by nie? Spróbuję tak, wymienić wieżę. Póki można, gdzie jeszcze wieża tam nie idzie. Tak i tu wymienić. O, a tu zawsze obronię gońcem. Na F1. Dobra, tak. I tutaj będę chciał wziąć. To jest moja jedyna opcja. A, wymieniam hetmany, to dobrze. Tak i tak, żeby bronić. Tu na przełomy trzeba uważać. Okej, tutaj będę bronił jak lew. Tak. No tak. Skoczek broni z końcem, dobrze wszystko. O, taki ruch jest możliwy, a to wybije tu, to wybije.
Zawsze mogę też wrócić, chyba. A trzeba będzie policzyć, ale to się chyba trzyma. Bo. Czy tak zagram spokojnie, żeby wieża tam trzymała? Chociaż nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. No właśnie. Tak, zagramy. Tu się chyba trzyma. Tak, zagram blisko. No, będę bronił. Dobra, wracam. Aha, tu mi wskakuje skubany. Kurczę, tego nie przewidziałem. Czy ja tam się obronię? To jest pytanie. Nie obronię się. Wracam. Skoczek do powrotu. Masakra. Tak się dałem zrobić w takie proste pułapeczki, no. Tu mi bije, no jak się dałem zrobić jak dziecko. Dajcie spokój, no. Na pewno go miałem w tym debiucie. No to już mi zabrakło siły gry chyba, po prostu. Wiedziałem ten motyw, że tam poświęca i tak dalej. Aż niemożliwe. W ogóle on tu bardzo źle zagrał, bo skoczek C6 jest błędny. Po C5 jeszcze się zastanawiam. A3 dobrze. Wszystko stało świetnie, no. Czy to jest idealna pozycja do gry strategicznej? Co tam jeszcze gorzej było? B6 i co teraz? Każe grać H4. Komputer każe grać H4. No słusznie w sumie. Ale poszło inaczej. Czarne mają lepiej? Się wierzyć nie chcę, że to jest lepsza czarnych. Myślałem, że ja tu mam opcję, ale faktycznie nie widać za bardzo, jak się przedostać. No możliwe, że czarne są spoko właśnie ze względu na to, że jest skoczek na H4. Przepraszam was za te krzyki, jeszcze które trwają niestety. I tutaj co? No wymiana hetmanów. Tak. Skoczek C2. I w sumie to stoi, można było to trzymać. Stać w miejscu, tylko ja chciałem wygrywać. To był błąd. Dlaczego? Wieża B7? A, to już takie tam. Kurczę. No błąd, no ale dlaczego? Skoczek G2? Ale jaja. I co, i to jest wtopa? Naprawdę z takim silnym pionem? Nieprawdopodobne aż. Wow. No tutaj już przesadziłem. No tak, no tutaj musi być przegrana. Musi. Zostałem ograny jak dziecko na tym skrzydle. Polish Fighter przegrał. To się Janek musiał wkurzyć.
No niestety Janek nie wygra tego turnieju dzisiaj. H4, tak, spoko. H4 trzeba grać, bo tak gra Alfa 0. Czy wieczorną sesję gram? Nie, nie mogę. Nie mogę, mam obowiązki jeszcze, także nie mogę, nie mogę, nie mogę. Za dużo jak dzisiaj dla mnie. Jeszcze jedna rundka, co? Przydałoby się zwyciężyć. Teraz mogło się to zdarzyć. Kim ja gram? Kim jest mój przeciwnik? Kacper Tomaszewski. Coś kojarzę. Na E4, tak. A dlaczego tak grają? Przecież to jest według mnie błąd. Dlaczego tak grają? No A5. Tak i wybijają, tam grają w ten sposób zawodnicy. Tak niech będzie. Co za poza. No dobra, go. No wiadomo, że będą wymiany. Tak, no tak, można tak grać pewnie. Muszę obronić ten punkt przede wszystkim. Aha, to takie łatwe. Tutaj zagrał. Okej. Okay. Zostaje sprowadzony do parteru. Nie podoba mi się to. Co potem w ogóle? Ups. No właśnie, co po tym? Zostałem ograny jak dziecko, nie? Widziałem, że tak grają teraz. To jest jakieś modne. Ale żeby tak zostać ogranym, to już przychodzi ludzkie pojęcie. Słyszę jakieś monety, moi drodzy. Coś słyszałem. Jakiś hajs dostałem, ale za co? Nie zasłużyłem na pieniądze. Ale dziękuję, chociaż nie wiem kto to i co, bo nie zauważyłem. Stoję fatalnie. Czy tutaj? Niech będzie to. Chyba nie podstawiam niczego, nie wiem. Jeszcze mam opcję tutaj, ale ma podwójnego szacha w razie czego. No, a no właśnie, i co teraz tak? Ha, hetman wchodzi. Nie, no ale dobra, tu. Hetman F3 i co? I skoczek. Ten będzie nie do tknięcia. Ale tu będzie wisiał skoczek i tu. Goniec. Wyjście z wora się szykuje, moi drodzy. Wyjście z wora. Czy nie ma wyjścia z wora? Ha, ha, ha. Niestety nie ma wyjścia z wora. Jest za to przejście do przegranej. Hop. Tak, gramy. I to tutaj można? Tam plask. Tu.
prostu. A, no jeszcze lepiej, Krzysztof, pograłeś. Pewnie. No pewnie, dlaczego nie można podstawić tego pionka jeszcze raz? Super. Pewnie, no. Dobra. No co, ja przecież tutaj teraz jest podstawka, no co ja gram? Dobra. Doszedł do tej kompromitacji, moi drodzy. 5 punktów. Jakiejś tragedii punktowej wielkiej nie było, aczkolwiek nie są to moje szczyty. Tutaj zostałem ograny jak dziecko. Zdarza się. Dziękuję serdecznie. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. No, Title Tuesday mamy przetarte po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dziękuję Wam wszystkim za kibicowanie, za obecność i widzimy się już 22 marca, moi drodzy, o 19 jest szkolenie tylko dla osób, które są w mojej bazie mailowej. Będzie ono prywatne. Zapraszam. Będą fajne rzeczy ogłaszane. Myślę, że się nikt tego jeszcze nie spodziewał. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.